przywitać Państwa na pierwszym spotkaniu podróżniczym z cyklu Wakacyjne podróże z biblioteką. Nie każdy lubi podróżować, nie każdy podróżuje, nie każdy może, nie każdemu zdrowie pozwala, a tutaj mamy takie stacjonarne Wasze podróże w bibliotece, które zawsze cieszyły się dużym powodzeniem. Jest mi ogromnie miło przywitać Karolinę Wojcik-Pustelnik. Karolina już u nas gościła w bibliotece, zabrała nas z sobą na Kilimandżaro. W domu czekał na nią piękny tort. Piękny tort z Kilimandżaro, bo wtedy pojechała z solistami sama. Tym razem chyba nie, ale o tym wszystkim nam opowie o przygodzie w Kanadzie. Karolina, pięknie dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że ja po raz kolejny goszczę w Bibliotece Cieszyńskiej. Jest mi o tyle miło, że tutaj jest zawsze frekwencja. Ja wiem, nikogo z Państwa nie znam, albo prawie nie znam, więc tym bardziej jest mi miło, bo nie jesteście tutaj Państwo dla mnie, bo jesteście moją rodziną, moimi znajomymi, przyjaciółmi, to przyszliście właśnie dlatego, żeby posłuchać o tym, co mam do powiedzenia, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałam powiedzieć, że ja bardzo dziękuję za te kwiaty, tym bardziej, że to są kwiaty, tak jak ja pamiętam z mojego rodzinnego domu, tym bardziej jest mi miło. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję. Zapraszam za tydzień. Będzie z nami Ela Holeksa-Malinowska, która się podzieli swoimi takimi reminiscencjami, wspomnieniami ze swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Będą parki narodowe, też bardzo piękne zdjęcia. To może ja przyjdę. Zapraszam. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.